Kniaś desygnował do tego boju Bajerskiego i Krzyżaniaka, natomiast trener Woźniak śwista i flisa. I pierwszy, proszę Państwa, w kasku czerwonym Piotr Świst. Tuż za nim para gości. W kasku żółtym to Bajerski, a w kasku białym Krzyżaniak. Trochę sobie przeszkadzają Krzyżaniak z Bajerskim. Próbują wziąć jakby w dwa ognie Śwista. Ten jednak jedzie odważnie, niczego się nie boi. Teraz Krzyżaniaka atakuje w kasku niebieskim. To Robert Flis i skutecznie. No Jacek Krzyżaniak jeździ dzisiaj, ja nie boję się chyba jednak tego powiedzieć, ale beznadziejnie jeździ dzisiaj Jacek Krzyżaniak. Być może coś w psychice tego zawodnika przed tymi zawodami. Nie jest dobrze skoncentrowany i ponownie ten dosyć tajemniczy defekt, a więc w sytuacji, gdy Krzyżaniak jest czwarty, po prostu przestaje jechać. Pozostawmy to jednak do rozwiązania i samemu zawodnikowi, i trenerowi. Natomiast na pierwszym miejscu nadal Piotr Świst, wściekle atakowany jest teraz przez Bajerskiego. Teraz Bajerski szeroko próbuje. No jednak to się nie udaje. Wydaje się więc, że będzie 3-3. Choć teraz ten atak być może przyniesie skutek. A więc Bajerski 3. Jednak, proszę Państwa, Bajerski na ostatnim łuku, dosłownie przy wyjściu z ostatniego łuku, cieszy się teraz Tomek Bajerski. No on uratował chyba akcję. On wcześniej już próbował po zewnętrznej. Wydawało się jednak, że po tym ataku na przedostatnim łuku nic z tego nie będzie. Chyba nieco uspokojony Piotr Świst, że nic już mu nie zagraża, że może spokojnie zdobyć 3 punkty. Nieco zaspał, nieco zagapił się, puścił, zrobił dużo miejsca po zewnętrznej części toru Bajerskiemu. Ten to wykorzystał, mimo tutaj rozpatrzenia.